Miłość sadomaso. Gwałt zbiorowy. Tajemnicze zabójstwo. Tylko lektor uszedł z życiem. Na antenie Radia Magma. Maria Rodziewiczówna Macierz. Sensacyjna powieść z 1902 roku. Czyta Janusz Andrzej Wieczorek. Podkład muzyczny Mariusz Iwko. Odcinek trzeci. Szczepański w areszcie godzin nie liczył. Leżał na pryczy, zimno było i ciemno. Stróż wieczorem zajrzał, rzucił mu kożuch, który ze dworu przyniesiono, spytał, czy głodny. Na odmowną odpowiedź oznajmił, że rano go poprowadzą do powiatowego więzienia i wyszedł. Więźniowi wszystko było obojętne wobec szalonego bólu głowy i nudności. Chwilami jęczał głucho, to zapadał w omdlenie, czuł, że umiera i odzyskiwał przytomność z rozpaczą, że jeszcze cierpi. Nareszcie porwały go straszne wymioty i po nich tak osłabł, że leżał jak martwy. Ocuciło go wrażenie ciepła i łyk zimnej wody. Poczuł, że już nie deskę ma pod głową, ale futro kożucha i że z tą wodą połkniętą życie mu wraca. Otworzył oczy. W latarce na ziemi tliła się łojówka. Nad nim klęczała pokotynka. Daj jeszcze wody, szepnął. Może wódki, spytała. Wzdrygnął się. Otruli mnie wódką, do ust nie wezmę więcej. Herbatę mam ciepłą w butelce, to daj. Podnieście się trochę. Dźwignęła się, otuliła go swą chustką, podparła ramieniem i poiła, zapatrzona w niebo. Jak cię puścili, spytał. Zapłaciłam. Skąd miałaś pieniądze, rzucił ostro. Wasze wzięłam ze skrzyni. A papiery? Schowałam. Dobrze. Niech znajdą. Czy wam przynieść? Po co? Ja już człowiek umarły. Kobieta zapłakała. Czego płaczesz, mruknął. Sprzedaj, co jest i weź pieniądze sobie. Mnie nic nie trzeba. Pójdę za wami. Ani się wasz. Po coś tam potrzebna. Psami dopilnuj, pamiętaj. Zbierzesz może 200 rubli, starczy ci na kilka lat. Patrzyła na jej uparcie z jakąś tępą rozpaczą. I grosza nie wezmę, rzekła wreszcie. Sprzedam i pieniądze wam do ostrogu przyniosę. Mnie one niepotrzebne. Milcz, kiedy ci mówię, to słuchaj. Niepotrzebne ci pieniądze, co będziesz robić? Znowu się poniewierać, ubiję i ciebie, i siebie. Potrząsnął nią brutalnie za ramię, nie broniła się, schyliła głowę. Ubijcie, macie prawo, szepnęła przez łzy. Spojrzał na nią, zmieniła mu się twarz. Nie płaczże, mruknął. Potem zaniepokoił się znowu i spytał. Dobrześ schowała papiery? Bądźcie spokojni. A wiecie, że Bielak był dziś o świcie i chciał je dostać. Mówił, że wyście go po nie przysłali i obces do kufra las. Powiedziałaś to na śledztwie? Nie. Czemu? A bo ja wiem, jak Bielak ich chciał, to może by i sędzia chciał zobaczyć. Wasze dobro chowałam i zataiłam, a słyszałem, jak żeście rzekli, że do winy się przyznajecie, więc po co plątać Bielaka i papiery, żeby was więcej dręczyli? Powiedziałam, że Bielak był i kazał mi ze straży się wynosić, boć to się nie utai. Szczepański się zamyślił. On ci jeszcze napastować będzie o te papiery. Powiesz, żeś mnie odda i zejdź mu z oczu. On mnie nie ubije, jak Jasińskiego ubił, wypuchnęła dzikim szeptem. Zerwał się wściekły. Ty głupia, co prawisz?
Ja ci zapowiadam, że jeśli słowo piśniesz żywej duszy o tym, co ci podurny umubie się plącze, to ja ci zaprzysięgam, że żywa z moich rąk nie wyjdziesz. Ale Pokotynka nie zlękła się. Patrzyła w jego dziko błyskające oczy, jej źrenice poczęły się złowieszczo palić. Ja wasz pies i własność. Chcecie w katorgę iść? To idźcie, widać tak trzeba. Nie rzekłam nic i nie rzeknę. Pójdziecie, to i ja precz pójdę w świat. Dajcie mi psa i papiery, to wam dochowam. Ale co wiem, to wiem, wiele wiem. Co wiesz? Gadaj! Warknął. To co i wy. Rzucił się ku niej i zdławił za gardło. Czytałaś, bestio, papiery. Ostatnia twoja godzina. Począsnął głową, upadła na wznak, poczęła się bronić rozpacznie. Dławił ją oszalały. Może by zabił, ale wpadł do aresztu chłop wartownik i porwał Szczepańskiego za ramiona, odciągnął, szamotał się z nim, rzuciwszy kobiecie, idź won, zarobiłaś, podaj cię choroba. Towarzysz jego ukazał się z kijem i wypędził ją, potem zabrali wódkę, którą przyniosła, zgasili wojówkę, wyszli i zaryglowali drzwi. Pokotynka, wyrzucona za furtkę, na uliczkę usiadła, przy parkanie skuliła się z niefrasobliwością włóczęgi, czekała świtu. Noc była tak czarna, że nie było sposobu odnaleźć drogi. Po chwili coś zbliżyło się do niej. Wyciągnęła rękę, namacała łeb psa, przygarnęła go do siebie i tak we dwoje pozostali. Pies zasnął. Ona rozmyślała, co ze sobą zrobi, gdy ten jej pan nie pozwolił iść za sobą. Poszłaby za nim razem z tym psem, ale gdy jej zabronił, to już wiedziała, że słowa nie zmieni. Odpędzi ją. A jakby chętnie szła aż do powiatowego więzienia, a potem po wyroku na kraj świata, byle z nim. Taką zapamiętałą była całe życie. Miała 16 lat, gdy się rozmiłowała w Chipku Abęckim z Bud Mazurskich w ich okolicy. Jedynaczką była u ojców, mieli własny folwarczek, ojciec jej, honorny szlachcic był pan Felix Kaur i chował Magdusię dla lepszego niż Chipek Łabęcki, który pracować nie lubił, z fuzyjką po cudzych bolach kłusował, upijał się, burdy wszczynał o byle co i tylko z rozpusty był sławny. Ale Magda innymi oczami patrzyła na chłopaka. Ładny był, wesół, zuchwały, cudnie śpiewał, a jak tańczył, a jak wśród młodzieży rej wodził, a jak za nim latały dziewczęta. A on ino za Magdusią oczami wodził i za nią chodził i słodkie słowa gadał, smętne pieśni śpiewał, aż się rozkochała w nim na umór. Gdy stary Kaur to spostrzegł, począł strofować, wreszcie bić. Nie było rady. Dziewczyna oszalała ze szczętem, stała się pośmiewiskiem okolicy, w domu miała piekło, Chipek nawet wreszcie z niej żartował, nie dbała o nic, miłowała go tak okrutnie. Aż gdy plotek i gawęd i wstydu przebrała się miara, stary Kaur skatował ją i precz z domu wygonił. Dziewczyna nawet nie zapłakała, poszła do Bud Mazurskich, do Chipka. Łabędcy biedni byli i obarczeni dziećmi. Radzi by byli posażnej synowej, ale Kaur zapowiedział, że folwarczek sprzeda i grosza łajdaczce nie da. Groził procesem, bo i małoletnią jeszcze była. Więc przyjęli ją niechętnie i złajali Chipka. Dziewczyna zniosła i to. Żniwa właśnie były. Poszła do roboty z sierpem. Pracowała im jak wyrobnica, byle być bliżej ukochanego. Nie czuła, że i jemu poczyna się przykrzyć, ciężyć, zawadzać. Drwili z niego koledzy, drwiły dziewczęta napastliwe. Gwałtowne kochanie jemu też już się sprzykrzyło i spowszechniało. Do jesieni tak trwało, do rekruckiego poboru.
Hipek zły numer wyciągnął, wzięto go. Gdy się stary Kaur o tym dowiedział, spodziewał się, że Magda wróci. Naszukował rzemień, ale gotów był przecież darować i przyjąć na powrót szaloną. Tymczasem Magda poszła za Hipkiem. Wtedy stary Kaur ją przeklął i zaprzysiągł, że gdyby konała mu pod progiem, zamiłowania już i litości nie dostanie. Ale o Magdzie wieść przepadła. Wtedy to wojsko stało w Oranach i za partią rekrutów ona przyszła. Jak szła, czym żyła, ile nędzy zniosła, tego nie pamiętała. Dobrze jej było, bo za Hipkiem szła. Była wtedy nadzwyczaj urodziwa. Każdy się za nią obejrzał, każdy zaczepił. Oficerowie ofiarowali pieniądze, rzucała je im w oczy. Żołnierze napastowali zuchwale, odtrącała ich. Miłowała bo swego chłopaka jako duszę, poza nim świat i życie nie istniało. A Hipek już wcale o nią nie dbał. Poniewierał i łajał, chciał pieniędzy na hulankę, pędził do roboty. Zabierał każdy zabrobiony grosz, namawiał ją do kradzieży i rozpusty. Kraść może by i namówił wreszcie, ale w owe czasy przyczepił się do niej feldfebel, łaził za nią, wabił i nęcił. Ty głupia, mówił, Żydom bieliznę pierzesz, głodem mrzesz, Łabęckiemu wszystko, co zarobisz, oddajesz, a on przepija z mereczanką. Łżesz! Idź do mej łacha wieczorem, to zobaczysz. Mereczanka była bogata mieszczka, wdowa. U mej łacha za sklepem w Alkierzu poiła i ugoszczała ładnych chłopców. Nie wpuszczono tam Magdy, ale zajrzała oknem, ujrzała Hipka. Całował i obejmował tamtą, więc oszalała zazdrością, wybiła szybę i ugodziła mereczankę kamieniem. Powstał popłoch, Żydzi zdarli z niej chustkę i kaftan za rozbitą szybę, a pijany Hipek skatował ją w błoto butami, wdeptał, zbił. Zabiłby może, gdyby go gawieć nie oderwała od ofiary. Ale razy te obelgi, błoto zabiły w Magdzie duszę i czucie. Współmartwą zabrał feldfebel, a po tygodniu już przyrosło do niej urągliwe przezwisko, rzucone przez ulicznego dowcipnisia. Stała się pokotynką. Z wiosną żołnierze opuścili Orany i nie wrócili na zimowe leże, bo miejscowość i koszary były niezdrowe. Została po nich tylko ta kobieta włóczęga i rozputnica, wszystkich własność i niczyja. Ulica, rynek, szynk, to był dom pokotynki, cała jej majętność, jaskrawe łachmany i uroda. Żyła tak parę lat, aż ją na samo dno nędzy i niedoli strąciła choroba. Było to owej późnej jesieni, gdy ją w Boże Jasiński spotkał i poszczuł psami. Chorą odstąpili wszyscy, nikt jej nie chciał, nie miała już siły się śmiać i bawić gości Zelmana, szynkarza, u którego mieszkała. Wyrzucił ją wtedy do chlewu. Leżała w kącie za drzewem na kupie śmieci, ale widząc, że już ledwie dysze, zlękli się Żydzi, że tam u nich zemrze. Napadli z wymysłami i łajaniem, kazali iść precz. Zwlekła się nie wiadomo jaką siłą i poszła szukać schronienia u innych znajomych. Wypędzano ją zewsząd. Jesień była późna, deszcz mżył. Ruszyła przed siebie na oślep, bezmyślnie jak zwierzę, które szuka ustronnego kąta, by zwinąć się i zdechnąć. Taką poszczuł psami Jasiński na skraju lasu, ale dalej nie prześladował, przekonawszy się, że wygląda szpetnie, jest brudna jak ścierka. Zresztą i psy jej szarpać nie chciały i zostawiły skuloną pod świerkowym wywrotem. Dalej iść już nie mogła. Czekała apatycznie nocy i śmierci. Tam ją zwęszył pies Szczepańskiego i szczekaniem sprowadził swego pana. Wczesny ranek był, noc minęła, śmierć nie przyszła,
ale i życia już było mało w nędzarce. Znał ją Szczepański, chociaż nigdy nie zaczepiał i nawet nie zagadał. Myślał zrazu, że zbłądziła po pijanemu, wracając z jakiej hulanki, trącił ją, chcąc zbudzić. Ale gdy spojrzał na jej twarz szczerniałą od gorączki, na oczy nieprzytomne, spytał, co jej jest. Nie mogła odpowiedzieć, nie mogła się poruszyć, nie pojmowała nic. Kolejny odcinek za tydzień o tej samej porze. Zapraszamy.